Powiedziałbym tak, wszelki duch Pana Boga chwali. Spodziewałem się chociażby tu szatana, ale Pana Jacka Murańskiego nie. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Tomku. Jak zwykle z najwyższą przyjemnością będę mógł z Panem porozmawiać. Przecierałem oczy, zobaczyłem na sali, mówię nie, to niemożliwe. Jeszcze siedział Pan przy Mirosławie Oknińskim, mówię, może mi się coś przewidziało, może mi się pomyliło, ale nie, siedzą, rozmawiają, dobra komitywa, a w międzyczasie konferencja prasowa. No ale ja wielce szanuję sobie doświadczenie i historię sportową i doświadczenie trenerskie Pana Mirosława, także no wielki szacun i jakby fantastyczna sprawa, że mogliśmy sobie wymienić jakieś tutaj uwagi i sportowe i takie ludzkie. Tak Bo jest też ciężko doświadczony przez życie. Mi tato zmarł niedawno na raka, także wielki szacun, że się z tego wszystkiego wydobył i się chłop trzyma. Także widzę mocny charakter i kawał skuta takiego w pozytywnym sensie. Sporo przeszedł, to muszę przyznać, nawet w polskim MMA, ale tak, był bardzo zaskoczony informacją o tym, że pana syn ma walczyć z Cheatmealem i mówi, że jest w szoku. Zawodnik mu ponoć nie powiedział o tym, że z Cheatmealem, kiedy wy w ogóle negocjowaliście cały kontrakt, to jest tak faktycznie, że gdzieś domówiliście się, nie wiem, na godziny, na dni, że on nie zdążył poinformować? Ja może powiem tak, bo tutaj należą się pewne wyjaśnienia. Otóż to wszystko byłoby niemożliwe, gdyby jeden z właścicieli Federacji FEN, Bartek Szuba, nie był... Nie, my się znamy od zawsze, tak? No bo Bartek jest... My jesteśmy z tego samego osiedla, z Wrocławia. My jesteśmy z tego samego osiedla i to, co dzisiaj się stało, było tylko i wyłącznie możliwe dlatego, że Bartek praktycznie przejeżdżaliśmy przez Warszawę, wracając z planu od Jerzego Skolimowskiego, a gdzie w tej chwili kręci na Warmii, w Lidzbarku kręci swoją nową produkcję, teraz notabene też idzie na Hollywood. I wracamy sobie z tego Olsztyna, nagle mam telefon od Bartka, słuchaj, taka dramatyczna historia, jest propozycja. I gdyby to nie było tak, że można komuś, bo tak, interes dla mnie co do zasady, jakieś interesy, bądź na słowo można się umawiać z kimś, ale tylko jeżeli się go znało od zawsze. No powiedzmy, jeżeli znamy się od zawsze, bo pochodzimy z jednego osiedla, jak wspomniałem, tym bardziej, że Bartek jest rocznik 73, ja 69, więc można powiedzieć, że jestem jego starszym kolegą. I gdzieś tam mamy jakieś wspólne historie, pozdrawiam całą ekipę, która stacjonowała na lodowisku na Wejherowskiej. Ci, którzy będą wiedzieli, którzy są tam stamtąd zachodnia, Gądów, będą wiedzieli, o co chodzi, Popowice, Wrocław. No i nagle taka propozycja. Jacek, słuchaj, coś się dzieje. Ale to wypadł rywal Cheatmeala, tak? Czy dostaliście informację, tak? Tak, nagle jest propozycja, że słuchaj, mieliśmy zestawienie, no i właśnie Bartek mówi, że mamy taką gwałtowną sytuację i gdyby nie to, że się znamy, to ja bym w ogóle nie podjął tej rozmowy, bo to na wariackich papierach wszystko zostało jakby wytworzone. A to dzisiaj w ogóle było? Tak, to się stało praktycznie z godziny na godzinę, nawet z minuty na minutę, bo my tu przejeżdżając nie mieliśmy podpisanego kontraktu. Kontrakt podpisaliśmy na 2 minuty przed wejściem. Umowa na walkę zawodową na gali Fight Exclusive Night. Także na biegu wszystko. Podpisaliście? Podpisaliśmy, kiedy Mateusz podjął to wyzwanie, to ja z Bartkiem, to Bartek mi przynosił papiery do podpisania, a w tym momencie Mateusz wychodził, jakby potwierdziliśmy sobie, że może wyjść i podejmować to wyzwanie. Więc no absolutnie takie warunki partyzanckie, aczkolwiek byłoby to niemożliwe, gdyby nie pewna zażyłość i pewne znajomości. No bo jeżeli się kogoś zna od dziesiątek lat, no to można mu ufać. No to ja tutaj, Paweł Jóźwiak też porządny chłop, bo z Gdańska, co do zasady... Też mieszkał we Wrocławiu. Co do zasady, tak, ale jakby tutaj to zaważyło to moje zaufanie do Bartka Szuby i do tego, że i to zaufanie, które mnie upewniło w tym, że tu na pewno nie będzie żadnych jakichś powiedzmy lewych akcji i na pewno to, co mówi mi przez telefon, to zostanie sformalizowane. No i tak, no o to jesteśmy, no. Nie no, to jest, powiedziałbym, nieoczekiwana zmiana miejsc. Taki film był kiedyś, ale to już nie wracajmy do tego. Tak. Natomiast tak, co wiedzieliśmy. Bo oczywiście przedstawił nam pewien game plan. Powiedział, że miała być konfrontacja Jacka Frosta. I to jest były zawodnik futbolu amerykańskiego, więc tu 118 kilo. Tam duża różnica wagi była, bo oni się też gdzieś tam słyszałem, że zastanawiali, czy to nie jest za duża, tak? No tak, i to już robi wrażenie, bo tak, po pierwsze słyszymy, że
były futbolista amerykański, więc futboliści amerykańscy i rugbyści, no to są generalnie no, chłopy, które no, są ciężcy do ubicia i ciężcy do przejścia. Dodatkowo słyszymy, że chłop ma ponad 1,90 m wzrostu, więc mamy, no to już robiło to, te parametry, nie widzieliśmy tego ani jednego, ani drugiego nigdy, no ale już, no jeżeli, no słyszysz, że masz do czynienia z gościem, który chciał wyjść do futbolisty amerykańskiego, no to już powoduje, że gdzieś są jakieś, powiedzmy, no może nie wahania, ale gdzieś są jakieś przemyślenia, ale Mateusz powiedział, jeszcze jestem rozgrzany po tańculi, a tańcuła będzie miał co najmniej pół roku przerwy, więc no dobrze, Mateusz podjął decyzję, że wchodzimy w to. Jakby zaufał mojej relacji z Bartkiem Szubą, tutaj z wiceprezydentem, znaczy ja nie znam tego rozkładu. Inaczej, Bartek Szuba jest, no to chyba tam jest jakieś równoległe stanowisko, wiceprezes do spraw finansowych, chyba tak. A, no finansowych, no to dlatego zaufanie moje było pełne, nie do Bartka Szuby jako do wiceprezesa do spraw finansowych, tylko do Bartka Szuby jako do ziomka z osiedla dokładnie, z którym znamy się od dziesięcioleci. Zapytam tak, bo dwie sprawy nasuwają mi się od razu na myśl. Pierwsza to jest tak, Mateusz jest szybko po walce, za tydzień jest już, bo 15 była gala, tak? Dzisiaj mamy 23, o ile się nie mylę, 23, tak? Teraz tak, to jest praktycznie 2 tygodnie, za tydzień 3 tygodnie przerwy pomiędzy walkami. On się zdołał zregenerować, nic mu nie dolega, jak to w ogóle wygląda, tak? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie dotyczy tego, Okliński nie zgodził się na Jacka Frosta, który ważył 118 kg, a nie zgadza się na Mateusza, bo słyszałem to dzisiaj na konferencji prasowej. Co, może pan to wyjaśnić? Zaczynając od pierwszej kwestii, tak? Może od drugiej. No, może od drugiej, dobra, okej. Okay, ja przyznam, że znając doświadczenie Mirka Oklińskiego, no to dlatego właśnie wychodząc, jak zostałem poproszony do stołu konferencyjnego, no właśnie chciałem go zapytać, Mirek, ale o co chodzi, bo zgodziłeś się na swojego podopiecznego, żeby walczył z futbolistą amerykańskim o wadze 118 kg, a masz problem, żeby twój zawodnik wyszedł do Mateusza, który jest po pierwszy tydzień po walce, po gigantycznym boju, tak, no bo to był gigantyczny bój, taki epicki bój, a po pierwszy tydzień po walce, a po drugie jest o 20 cm bez mała, no nie, no 15 cm niższy, czyli ogromna różnica zasięgu, no i waży 90 kg, czyli zgodziłeś się na chłopa o bez mała 30 kg cięższego, no nie wiem, no to jakby mi, no już nie zdążyłem tego pytania zadać, bo poproszono mnie do stołu konferencyjnego. A czy jeszcze nie rozmawialiście, tak? No nie, właśnie na gorąco, ale Mirek jakby gwałtownie zareagował. Może nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze. Mateusz, gdzieś tam stawka wzrasta tutaj, bo ja też pytałem trenera Oklińskiego, mówię, Murańscy są tymi złymi w polskim internecie teraz, gdzie tam większość ludzi się skupiła na tym, żeby gdzieś tam Murańskich wbić w ziemię i teraz Mirek może wjechać na białym koniu, pokazując się jako ten, który pokona, no bo no w jakiś tam sposób to wszystko tak wygląda, czy się mylę? Ja powiem tak, no. Jeżeli komukolwiek się wydaje, że można, bo nasze pochodzenie, ja to zawsze będę podkreślał, bardzo sobie to cenię, to jest pochodzenie góralskie, my jesteśmy, moi dziadkowie, pradziadowie są góralami z krwi i kości, z Beskidu Żywieckiego. Jeżeli komukolwiek się wydaje, że można górali wbić ziemię albo zastraszyć, to się myli. No. Ziemię nie, bo tam skała jest, przeważnie. No, mur plus skała, tak, to jakby... Trzeba ważyć siły na zamiary, mierzyć siły na zamiary. No tutaj Artnox i ten Arek Tańcula, jak podkreślam, zatowarowany mocno chłopaczyna, no przeszacował, tak? No i dlatego no, ani się nas nie uda zastraszyć, bo to nas tylko bardziej rozjusza. Nomen omen, ja nie do końca identyfikując się, jeśli chodzi ze strajkiem kobiet, to podchwytuję to hasło. No, trzeba było nas nie wkurwiać, trzeba było nas nie wkurwiać. Dobrze, może to... Trzeba było nas nie wkurwiać. Zresztą co do tego jeszcze będę miał parę słów do powiedzenia, co do obrzydliwych zachowań, takich niegodnych ze strony pewnych osób z otoczenia Arka Tańculi, między innymi Artura G.
Dobrze, zostawmy to na razie. Ja zapytam tak. Ja myślałem, że Mateusz ma kontrakt, że ma kontrakt ważny i że organizacja Fame MMA jakąś propozycję mu złoży. To okazało się, że nie ma. Jak to w ogóle wygląda? Czy po prostu po przegranej go skreślono z Arkiem Tańculą? Nie, no my dostaliśmy propozycję taką lekko półśmieszną. Finansowo czy... Finansowo lekko półśmieszną i co do oferty lekko półśmieszną, bo okazuje się, że oni chcą chronić tego Tańcule, tam chcą gdzieś go wystawić na rewanż za rok, ale... Z Mateuszem, tak? Tak. No, co za rok? No nie wiem, no to trzeba ich pytać, chcą go chyba jeszcze bardziej zatowarować i myślą, że jak na żuka narzucisz dodatkowego towaru, to żuk się zrobi nagle tirem. No żuk się nie zrobi tirem, żuk zawsze będzie żukiem. Ja bym powiedział tak... Te pana porównania są zabójcze. Myślę, że już x tych porównań trafiło do internetu. Muszę przyznać, że niektórych nawet ja nie znam, ale no... Dobra, panie Tomku, to ja może powiem tak. No wystarczy spojrzeć na Arka Tańculę i na jego promotora Artura G. No to te bocianie nóżki, to z czegoś to wynika. Można to zatowarować się górą. No ale to będziemy mieli na górze gladiatora, ale zawsze ten dół będzie bociani, no i tutaj dla Kumatego od razu to jest jasne, tak, kto na czym biega. Ale rozumiem, że wy się na przykład od rewanżu z Arkiem Tańculą nie uchylacie, no, tak, jeśli oni będą chcieli, jeśli wy będzie, wam bardziej zależy, czy... No właśnie, panie Tomku, no to więc właśnie panu mówię, że pan się zapytał mnie, czy dostaliśmy ofertę od Fejmu, dostaliśmy ofertę lekko półśmieszną i lekko półśmieszną co do finansów, i lekko półśmieszczą co do oferty, bo my stoimy twardo na stanowisku, chcemy bić Tańcule, no bo nam się to podoba, bić Tańcule. A oni nam podrzucają tam jakiegoś chłopaka o Tańculi, mówią, że potrzebują na niego czasu, może rok, może pół roku, no to jesteśmy tutaj. Ale kontuzje są normalną częścią tej gry, można źle kopnąć, można źle uderzyć i można się wyeliminować na dłuższy czas, to nic złego, no jeden czasami wychodzi poobijany, jak to mówią, jak w klatce są dwa tygrysy, jeden jest martwy, a drugi ranny, tak, to też jest takie powiedzenie. No ale tam jest kontuzja mózgu. Dlaczego? No ja o innej żadnej nie słyszałem, no podobno się, chłopak się dobrze czuje, tak, ogłasza się mi wobec, że jest fantastycznie, wszystko fajnie, po nim wszystko spłynęło, a Fejna chce dawać nam rewanż za pół roku bądź za rok. No to jesteśmy tutaj. I pan mnie pyta, why, tak, why? No był taki trener Ben Hacker, tak, zadano by pytanie, czemu poszedł do reklamy, no ale o why? Odpowiedź, for money. Rozumiem, ale... To zapytam inaczej. Jeśli chodzi o... Pan jeszcze jedno pytanie miał. O Mateusza, o ten krótki czas. No właśnie, do tego chciałem nawiązać. Ten czas nam nic nie robi, bo po Mateuszu tam ta walka spłynęła jak woda po nomen omen po kaczce. Przecież on widać było, że on mógłby robić jeszcze... Tańcula zapowiadał, że może walczyć 3 dni, ale on tylko zapowiadał. A Mateusz mógłby robić 4. rundę, 5. rundę. Dogrywki, nie skorzystali z dogrywki, bo nie było z kim tej dogrywki robić. No więc faktycznie, natomiast ostateczna decyzja należała do Mateusza. Faktycznie jesteśmy tydzień po walce, właściwie po gigantycznym boju. Teraz Mateusz jest na planie, jesteśmy na planie u Jerzego Skolimowskiego, kręcimy na Mazurach, więc nie ma mowy w tej chwili o treningu, bo tutaj jesteśmy z biegu, w tej chwili wracamy do siebie. Jest 2 dni odpoczynku, wracamy na plan do Jerzego, do Lizbarka, do Jerzego Skolimowskiego wracamy na plan i bezpośrednio z planu wracamy na walkę, więc no... To duże ryzyko. Mil, tak jak trener Okniński powiedział, też dużo nie trenował, raptem gdzieś tam 2 tygodnie treningu, więc chyba w miarę równe szanse są, bo rozumiem, że Mateusz wcześniejszy okres przepracował. No, odpowiem w ten sposób. No, kto nie ryzykuje, pan mówi, że ryzyko, ja odpowiem, a kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Panie Jacku, zapytam tak, pana pojedynek z Marcinem Najmanem, ta cała, za przeproszeniem, burza w internecie, ja już nie używam tego słowa na G, tam tylko mówię ta cała gdzieś tam atak Marcina na pana, potem gdzieś tam odpowiedź, ostatecznie ta walka jest w grze, ta walka jest tak naprawdę sfinalizowana, wszystko jest ok? Ostatecznie to wygląda w ten sposób, że ja skądinąd, mając przesłanki ku temu, podważałem wypłacalność tej oferty, uważałem, że to jest jakaś tam oferta właśnie lekko półśmieszna, że to jest jakiś farmazon Najmana i teraz zgłosili się wspólnicy Najmana i tutaj muszę tutaj sprostować, że faktycznie
przedstawili zabezpieczenia notarialne, depozyt notarialny, obwarowany aktem notarialnym. Notariusz jako osoba zaufania publicznego potwierdza to aktem, więc tutaj co do tego jest ok. Ja, tak jak mówiłem na konferencji, nie przede wszystkim pieniądze mnie w tej walce interesowały, dlatego postawiłem warunki. Gołe pięści, tak żeby w końcu ktoś go porościnał, tego Najmana, bo on tak sprytnie się zawsze tłumaczył, że no proszę bardzo, dla niewtajemniczonych, ja nie przegrałem walki, bo nie mam ran wojennych. No i dobrze, no gospodynie domowe no to kupowały tą narrację, tak? Był niezwyciężonym fajterem. A więc teraz tak. Czarki też podobno zostały wciągnięte i podkręciły oglądalność przy pierwszej walce z Mariuszem Pudzianowskim, ale takie są fakty. Prawie 6 milionów oglądających, więc takie są fakty, dlatego postawiłem swoje warunki. Otóż mamy precedens, bo w niektórych Stanach Amerykańskich jest taka formuła akceptowalna, że sędzia jest poza ringiem, czyli mamy tutaj krwawy sport. I takie warunki postawiłem, czyli tak, po pierwsze gołe pięści, zgodził się. Po drugie, Let's Man Standing, zgodził się, zwycięzca bierze wszystko, walczymy bez rund. I po trzecie, sędzia jest tak, bo zawsze Najman korzystał z takiego wyjścia awaryjnego, że tam wzrokiem szukał sędziego albo szybko klepał. Otóż nie zdąży klepać, bo sędzia jest poza ringiem i uwaga, wkracza do akcji tylko przy zagrożeniu życia zawodnika. Tu opieramy się na precedensie, w niektórych Stanach Amerykańskich jest dozwolona taka formuła, to jest formuła tak zwanego krwawego sportu i Marcin Najman wszystkie te warunki zaakceptował. Także no rżnijmy ten diament. Pan jest niemożliwy, a ja z kolei tak, wrócę jeszcze do tego białego konia, bo wydaje mi się, że Marcin Najman ma gdzieś perspektywę czy chęć tego, żeby w jakiś sposób wjechać na białym koniu gdzieś tam przy okrzykach kibiców i fanów, swoich fanów bić murańskich, tak? I ma ochotę wjechać na białym koniu? Myśli pan, że to jest ta główna motywacja? No bo tak, on de facto nie dostaje pieniędzy, bo sam sobie chyba nie wypłaci pieniędzy, natomiast jest potężna kwota położona na stole, która de facto tak czy tak trafi do pana w jakiś tam sposób. Czy to będzie połowa tej kwoty, tak? Bo tak dobrze rozumiem, czy to będzie cała ta kwota? Jest tak, że zapis jest taki. Marcin Najman ma tutaj do ugrania pana zdanie. Jest taki zapis, że w razie zwycięstwa cała kwota, a gdyby walka zakończyła się remisem, co już nie może zakończyć się remisem, bo mamy last man standing, więc jeżeli walka zakończy się moją porażką, no to połowa kwoty, mam tą gwarantowaną kwotę połowa. Znaczy mówię o zapisie, bo no nie zakończy się moją porażką. Pan w wieku... Nie, no ale dobra, pan w wieku 52 lat czuje się na siłach, żeby pokonać emeryta w wieku lat 40? Powiem panu, że Marcin Najman zapowiedział i to będzie jego najgroźniejsza broń, bo zapowiedział i faktycznie też jestem w stanie w to uwierzyć, bo jest tam jakaś relacja towarzyska, że w jego narożniku będzie Andrzej Gołota. No i to będzie jego najgroźniejsza broń tak naprawdę, no bo jakby mam wielki respekt i szacunek do dokonań. Nie, no chyba Andrzej Gołota raczej... Ale w narożniku, że będzie w jego narożniku. Nie, ale mówię, że raczej się nie będzie angażował. Nie, ale to jest jego najgroźniejsza broń, w sensie psychologiczna, tak? No bo chyba tak to potraktował. No bo ja mam wielki respekt i szacunek dla dokonań sportowych. Będzie okazja podania ręki Andrzejowi Gołocie. No oczywiście, dlatego z wielką przyjemnością, jasne. Nie, no ja w to nie wierzę, ale pan naprawdę jest w dobrej formie? Ja zawsze jestem w dobrej formie, no, jasne, jestem zawsze w dobrej formie. A kiedy pan ostatni raz bił się albo stoczył pojedynek? Na planie teraz. Ale nie, taki prawdziwy. Ale ja mówię, na planie teraz. A pobiliście się o rolę, czy co? Z kaskaderem mieliśmy, powiem, nazwę to dyplomatycznie, mieliśmy... Gdzieś tam pod Żabką podobno był jakiś pojedynek. Z kaskaderem mieliśmy różnicę poglądów w pewnej sprawie, którą sobie wyjaśniliśmy. Wszystko w porządku? Kaskader żyje? Nie, u mnie w porządku, tak. U mnie w porządku. Ale nie, kaskader zgrzeczniał, tak, już. Tak. Tak. Przyzna pan, że kiedy zaczynaliśmy pierwszy raz, przeprowadzając z panem rozmowę, chyba nie przypuszczaliście, że ta historia zatoczy takie koło i dzisiaj będąc tutaj, no, w niesamowitych okolicznościach dzieją się dantejskie sceny, tak można powiedzieć. A ja powiem panu w ten sposób, że nasz największy zwycięzca z historii, czyli król Jan Sobieski, był hetmanem i miał takie powiedzenie. Do każdego swojego woja mówił w ten sposób.
Słuchajcie, każdy z was nosi buławę hetmańską w waszym plecaku. Mało tego, on nosił koronę królewską. Więc życie płata różne scenariusze. A co do Marcina Najmana, no właśnie, bo padła tu tutaj jakby z tej oferty, do tej oferty wkracza Polsat, czyli Fan. I tutaj mam też jakby przekaz od osoby, o której mówię, której ufam, bo ufam Bartkowi Szubie z racji tego, że pochodzimy z jednego osiedla. Jesteśmy, można powiedzieć, równolatkami, więc jak mówi mi coś takiego, to ja mu ufam. No więc do gry włącza się potężny gracz, jako Polsat. Polsat, który chce robić to z Fenem, więc tutaj ja nie będę wychodził przed szereg, natomiast słyszę, że zresztą prezes Paweł już jak dzisiaj podchwycił ten temat, że są bardzo poważne negocjacje odnośnie, żeby ta walka odbyła się na otwartym Polsacie i była dla Marcina Najmana ostatnią pożegnalną walką, ale taką naprawdę ostatnią pożegnalną walką, bo Marcin Najman zaczynał w Polsacie i ja sprawię, że Marcin Najman skończy w Polsacie i to będzie bardzo smutny koniec. Wcześniej negocjowaliście, o ile pamiętam, gdzieś z Fenem, bo pan powie, wspominał pan o tym, że są rozmowy, że Lombikom gdzieś tam uczestniczy, że są jakieś rozmowy pomiędzy prezesami. To faktycznie była kontynuacja tych rozmów? Czy ten telefon dzisiaj to było takie nagłe ożywienie się? Nie, no ten telefon dzisiaj to absolutnie sytuacja ad hoc. No to, natomiast ten telefon dzisiaj nie byłby możliwy, gdyby nie wieloletnia, idąca w dziesięciolecia moja znajomość z Bartkiem Szubą. No, jakby mówię, no podkreślam to, że mogę rozmawiać z kimś, jeżeli znam go od dzieciaka, tak? No, znam go od podstawówki, no to wiem, że jeżeli coś mówi, to wiem, że za tym idą konkrety. No więc gdyby dzisiejsza sytuacja absolutnie ad hoc i to, że ale dla mnie dzisiejsza też informacja, że Polsat się przyłączył i jakby wyraża, mam to na backstage'u niejako, ale teraz mogę o tym mówić już oficjalnie, ponieważ Paweł już ujawnił tę informację, że do tej rozgrywki wchodzi Polsat i chciałby to widzieć na otwartym Polsacie właśnie w Fenie, czyli taką walkę Marcin Najman, czyli jakby Marcin Najman część druga, bo wszedł do tego sportu, do odbiorcy masowego poprzez swoją walkę z Mariuszem Pozianowskim. Marcin Najman, najwyższa oglądalność w historii, chyba zdaje się ponad 6 milionów w piku na otwartym Polsacie. No i teraz myślę, że nie bez powodu Polsat wchodzi do gry i wyraża tą myśl oficjalnie na konferencji wobec publiki na całą Polskę. Paweł Jóźwiak, że są zainteresowani, a mówią w imieniu korporacji Polsat, jak rozumiem. Polsat, który też jest z Wrocławia. Polsat, który też jest z Wrocławia, tak. Dobrze. Wszystkie dobre chłopaki są z Wrocławia. No, z innych miast też, ale tak. Ale ci politologi są w różnych miejscach. Politologia, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych i Filozofii. Dobre roczniki, 90. Zapytam jeszcze tak, na jakim etapie jest w ogóle konflikt z Konradem Niewolskim, jeśli pan chce w ogóle na ten temat mówić? No chyba już powoli zmierza na etap ordynatora w Tworkach, bo tam już ten Konrad Niewolski już przekracza wszelkie granice, już nawet nie mówię dobrego smaku, tylko absurdu. No. Dla mnie to się skończy w kaftanie. No. Ten chłop, co się nie obudzi, to ma jakieś nowe historie, nowe jakieś wizje. Powiem panu, że... No nie, dla mnie to on... To jest główny wasz oponent w ogóle taki, jeśli chodzi o internet? Czy bardziej postrzegacie to na tej linii Artnox, Arek Tańcula i tak dalej? Nie, to się wszystko łączy, ponieważ tego Napoleona Stworek... Jeszcze na Marcin Najman. No tego Napoleona Stworek właśnie uruchomił, bo ten Tańcula to ma taką właściwość, że by każdego idiotę, który tylko deklarował, że nienawidzi jednego z Murańskich, to jakby chętnie do swojego obozu przyjmował. I tak się, takie zbiegowisko się zrobiło takich nieudaczników, takich elementów niepewnych, jakichś konfidenckich, jakichś schizofrenicznych. Tu z dwóch stron widziałem, że leciały ciężkie argumenty. Tak, ale u nas leciały argumenty, a tam lecą obelgi. Taka menażeria się zebrała wokół tego Tańculi i on teraz będzie zbierał, jakby będzie musiał wypijać to piwo, którego sam naważył, bo on ma tą właściwość, że uruchamia takich właśnie typów typu Konrad Niewolski, który gdzieś tam głęboko nosił nienawiść do mnie, do mojej rodziny, uruchomiony przez Tańculę, staje się tym przysłowiowym dżinem wypuszczonym, na którym już Tańcula nie panuje. Ale tam jest, no, końcówka jego jest w Tworkach, ewidentnie, na oddziale w Tworkach. No to, no, co tu więcej powiedzieć, co tu komentować? No.
To dobrze, ja tego nie będę komentował. I ostatnie pytanie. Bardzo będzie pan zdziwiony, jak na przykład w narożniku Marcina Najmana nie pojawi się Andrzej Gołota, a pojawi się, a oczywiście może się pojawić, a pojawi się na przykład Mirosław Ogniński. Bo oni współpracowali, zawsze byli i gdzieś tam przy niektórych walkach, przynajmniej ja pamiętam z Burnejką, bo byłem wtedy i w szatni, byłem w szatni, gdzie było dużo zawodników, bo były też i Michał Materla, i Damian Grabowski, i Krzysztof Jotko, i też i Marcin Najman, więc i był właśnie Mirosław Ogniński. Panie Tomku, odpowiem w ten sposób, bo to, że z wielkim szacunkiem i respektem dla wielkiego stratega, jakim jest Mirosław Ogniński, to zacytuję moją, często lubię cytować te mądrości życiowe mojej świętej pamięci babci Anny Góralki. Jacusiu, z gówna bata nie ukręcisz. No to nawet Mirek Ogniński z tego gówna bata nie ukręci. Nawet tak wielki strateg, tak fenomenalna głowa, a jak Mirek Ogniński, no tutaj nie. To może inaczej powiem, z tej dużej garzy, która gdzieś tam na pana konto wpłynie, to warszawski dresik się tu kręcił. Nie wiem, czy pan z nim już rozmawiał, czy nie, ale ja go zapytałem, czy faktycznie tam jest konflikt pomiędzy nim a Marcinem Najmanem i czy dostał te pieniądze. On twierdzi, że nie, no przynajmniej takie stwierdzenie padło tutaj. No i ja muszę powiedzieć, że ja warszawskiemu dresikowi wierzę, bo ja z nim rozmawiałem. Da mu pan tą brakującą kwotę, dorzuci mu pan? To jest... W ramach Marcina albo wynegocjuje pan może jeszcze gdzieś tam na końcu jakąś premię, ale chyba podpisy już są postawione, czy nie? Jesteśmy już na etapie depozytu notarialnego, ale ja podkreślam, ja nie rozmawiam i nie, tej federacji dla mnie nie reprezentuje Marcin Najman. Marcin Najman jest tylko dla mnie mięsem, które ja mam zjeść, tak, jest mięsem armatnim. Gdyby to miał być Marcin Najman, to ja bym słowa nie zamienił. Tam są poważni biznesmeni. Ja nie wiedziałem nawet jak poważnie, ale faktycznie jeden, drugi człowiek mi się zweryfikował. Na zasadzie Polska, Polska to nie jest duży kraj i gdzieś tam się szybko zdzwoniliśmy kto co. To są poważni biznesmeni i ja nie z Marcinem Najmanem rozmawiam. Marcin Najman tam to jest tylko Marcin Najman. Gdyby Marcin Najman miał ze mną rozmawiać, to ja bym nie zamienił z nim ani jednego słowa, bo szkoda mojego cennego czasu. No. Ja rozmawiam tam z właściwymi reprezentantami i z właściwymi włodarzami. I oni są wiarygodni. Tak, to jakby tutaj wycofuję w kierunku tej federacji te swoje domniemania, jakby ja miałem domniemanie nieuczciwości albo domniemanie farmazonu. Marcin Najman jest farmazonem, ale natomiast osoby, które reprezentują tą federację, to są poważni biznesmeni. Czyli sumując, tak. Weszliśmy do świata, którego wielu nie znało. Na końcu jest, jak widzę, Marcin Najman, a w międzyczasie jeszcze jest pojedynek Mateusza. No i co, ja wam życzę, żebyście zrealizowali swoje plany. Oczywiście przeciwnicy mają takie same zamiary wobec was. No i co, panie Jacku, Panie Tomku, ja się nie zdziwię, jeżeli... O, pan powiedział o narożniku, więc na Marcin Najman już zapowiedział, że będzie to Andrzej Gołota. Pan wspomina, że Mirek Ogniński, no to jest... Nie, ja mówię, że może, nie? Teoretycznie tak, bo... No, ale to byłoby dla mnie szczerze najbardziej kłopotliwe rozwiązanie, dlatego jakby nie pozwoliłbym się tutaj temu strategowi, jakim jest niewątpliwie Mirek Ogniński, wykazać, ale też słyszałem, że Arkadiusz Tańcula tam zapowiada swój udział w narożniku Marcina Najmana, bo tak naprawdę ten konflikt stworzył Arkadiusz Tańcula, bo próbował wykręcić aferę mojemu synowi poprzez tego użytecznego idiotę Marcina Najmana, który się to chętnie do tego podłączył. No, on tutaj dostanie w tej chwili i dostanie po uszach i dostanie odpryskiem za to, że był użytecznym idiotą dla Arkadiusza Tańculi. Ja już nie wiem, kto zaczął, kto kończy. Mam nadzieję, że to się skończy na sportowej drodze i nie będzie już tych dodatkowych elementów, którym żyje polski internet, ale myślę, że to jest też wasz czas. Wszyscy z uwagą obserwują, co się dzieje. Podobała się konferencja? Bardzo i muszę powiedzieć, że no to jednak jest Polsat. No my jesteśmy aktorami, tutaj się czujemy... To jest nasze naturalne środowisko. Tutaj się czujemy u siebie w domu, może tak powiem, no bo tu jest jak na planie filmowym, tu jest wszystko dogadane, tu się czujemy i komfortowo, i bezpiecznie. Ja nie chcę już tak wszystkich tych obrzydliwości, które tam się działy, tych prowokacji ujawniać. Może na to przyjdzie czas, może nie, no ale tu jest familijna atmosfera i nie tylko dlatego, że łączą mnie z prezesem Bartkiem Sztubą jakby więzy od dawien dawna koleżeńskie, tak? Tylko dlatego, że po prostu tu jest Polsat, no, rodzina Polsatu.
Ja mówię, nigdy nie mów nigdy i chętnie was zobaczę w każdej organizacji, jeśli będzie okazja, no bo kurde, że tym konfliktem żyje cała Polska. Bardzo dziękuję panie Jacku za rozmowę, jak zawsze obszerna. Myślę, że podsumowaliśmy wszystko, internauci dostaną pełne kompendium wiedzy. No i myślę, że... Panie Tomku, jak mi się dobrze z panem rozmawia, bo pan jest właśnie, pan należy do tych... Ja lubię to słuchać, ale tego pan należy do tych kompetentnych, a dla mnie rozmowa z panem to jest jak miód na moje uszy i pan jest merytorycznie przygotowany, pan chwyta w lot, to jest ten obłoczek właśnie, którego tam wielu tym młodziaszkom, którzy... Słyszeliście. Wielu tym młodziaszkom brakuje, którzy się... Ale oni są młodzi, oni się nauczą tego, wie pan, no przyjdzie czas, ale każdy... Ale panie Tomku, no ale czy młody to znaczy od razu ignorant, no... Nie, ale oni się będą uczyć, no to jest ich czas na naukę, ja już jestem tutaj na tym etapie, dużo więcej nie zwojuje. No, ale tak mogę powiedzieć. Powiem tak, niektórym z nich ta nauka bardzo wolno przychodzi i już ty wiesz, do kogo ja piję, prawda? Panie Jacku, zostawmy to. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.